Dzień dobry. We wtorek 13 października czytamy słowo z pierwszej księgi Kronik, z 28 rozdziału. Rzekł Dawid do Salomona, swego syna: Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie, ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana. Chcę zachęcić was dziś do refleksji nad tym, w jaki sposób komunikujecie ze swoimi dziećmi, najbliższymi, z tymi, którzy są wokół. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na dwa elementy. Na treść waszych rozmów i na sposób, jakość tej komunikacji. Jeżeli chodzi o treść, zastanówcie się, o czym rozmawiacie. Jakie są główne tematy? Z czego znają was, wasze dzieci, wasi bliscy? Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, by kolejnym pokoleniom przekazywać wieść o tym, kim jest Bóg, czego dokonał w naszym życiu, jak zmienił naszą rzeczywistość, jak prowadził nas na przestrzeni lat, w miarę upływu czasu, w chwilach trudnych doświadczeń, ale także w momentach radosnych, szczęśliwych, wzruszających. Mamy dzielić się naszym doświadczeniem wiary. To nie jest tylko rola duchownych, tych, którzy są bardziej formalnie powołani do tego, by głosić Ewangelię, ale to zadanie każdego z nas. W szczególności w naszych rodzinach to zadanie rodziców, to zadanie dziadków. To jest bardzo ważne, by przekazywać wieść o Jezusie, by przekazywać to, w co wierzymy, dalej. Tak jak miało to miejsce w przypadku Dawida i Salomona. Zastanów się, co twoje dziecko wie o Bogu. Czego może dowiedzieć się o Bogu na podstawie tego, co mówisz, jak żyjesz, jak wykorzystujesz swój czas, w jaki sposób do Niego się zwracasz. Jaki obraz Boga twoje dziecko, twoi najbliżsi wyniosą po kontakcie z tobą. A druga kwestia to kwestia sposobu i jakości tej komunikacji. I tu chciałbym podzielić się dwoma praktycznymi radami, które sam staram się wcielać w życie, choć nie zawsze udaje się to doskonale zrobić, ale są to zasady, które pomagają mi w codziennym funkcjonowaniu. Pierwsza z nich to zasada tak zwanych 3 minut. W momencie, gdy wracam z kancelarii parafialnej, z jakiegoś spotkania, z nabożeństwa, najczęściej jest tak, że mój syn czeka już pod drzwiami i chce się ze mną przywitać. Zasada 3 minut polega na tym, że pierwsze 3 minuty naszego kontaktu poświęcam tylko i wyłącznie jemu. Cała moja uwaga koncentruje się na moim synu. I uwaga, ta zasada nie musi odnosić się tylko do dzieci, ale warto zastosować ją również do naszych współmałżonków, do naszych najbliższych, do tych, którzy są wokół, którzy są nam bardzo bliscy. Przez pierwsze 3 minuty staram się żyć tym, co chce przekazać mi moje dziecko. Czy chce pokazać mi, jaką książeczkę przeczytało, co zbudowało w trakcie mojej nieobecności, czy też po prostu chce się przytulić, chce, żebym wziął je na ręce, żebym gdzieś z nim poszedł, bo coś fajnego znalazł. Przez pierwsze 3 minuty naszego kontaktu nie skupiam swojej uwagi na niczym innym. Badania pokazują, że w ten sposób wzmacnia się więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem, pomiędzy osobami, które tę zasadę wykorzystują. I drugi motyw to tak zwana zasada 15 minut w trakcie dnia. Oznacza to, że rodzina próbuje znaleźć taki moment, kiedy spędza ze sobą co najmniej 15 minut i te 15 minut nie jest przerwane telefonami, oglądaniem telewizji, sięganiem po smartfon, po tablet, po cokolwiek jeszcze innego. Przez te 15 minut członkowie rodziny starają się spędzić czas tylko ze sobą, rozmawiając, bawiąc się, śmiejąc się, płacząc.
ale nic innego nie jest w stanie pokazać, że jest ważniejsze. Starają się członkowie rodziny pokazać, że wydzielają taki szczególny, święty rodzinny czas, którego nic innego nie zaburzy. Być może takie doświadczenia i takie zasady pomogą naszym dzieciom, naszym najbliższym odkrywać, kim jest Bóg w naszym życiu i jak zmienia naszą rzeczywistość. Jak zmienia moje nastawienie, moje postrzeganie tych, którzy są wokół. Jak zmienia moje podejście do nich, mój styl bycia. Jak stara się położyć mi na serce fakt, że są wokół mnie i mam się o nich zatroszczyć, że im też mam głosić Ewangelię, że przede wszystkim wobec nich mam być świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Treść komunikacji i jakość komunikacji. Czego twoi najbliżsi mogą dowiedzieć się o Bogu na podstawie tego, w jaki sposób żyjesz, ile uwagi im poświęcasz? I jaka jakość płynie ze sposobu twojej komunikacji. Niech nas Pan Bóg błogosławi. Dobrego dnia.